Uniwersytet Gdański to jedna z najbardziej szanowanych uczelni w naszym kraju. Niestety, rektor uniwersytetu podjął decyzję, która oburzyła zarówno studentów, jak i wykładowców. Uniwersytet Gdański co roku przyciąga tysiące nowych studentów, którzy często przejeżdżają całą Polskę, aby studiować właśnie na tej uczelni. Jednak w dzisiejszym dniu ten konkretny uniwersytet będzie wszystkim się kojarzył z oburzającym podejściem do wydarzeń, które połączyły niemalże całą Polskę. Mowa oczywiście o pogrzebie Pawła Adamowicza, na który przyszły tysiące osób. Niestety, mimo tak ważnej uroczystości, nie wszyscy mogli się na niej stawić. Uniwersytet Gdański, oburzająca decyzja. Zamach na życie Pawła Adamowicza, który odbył się w niedzielę, wstrząsnął całą Polską. Teraz połowa Polski zwrócona jest w stronę Gdańska, gdzie odbywa się pogrzeb polityka. Na uroczystości zjawiły się osoby z najróżniejszych środowisk, które połączyła wspólna tragedia. Z tej okazji studenci wielu uczelni są zwolnieni z zajęć lub ich nieobecność jest usprawiedliwiona. W ten sposób władze uniwersytetu chcą umożliwić swoim pracownikom oraz studentom zaocznym uczestniczenie w mszy świętej. Ze względu na organizację roku akademickiego nie zostały ogłoszone dni rektorskie w dniu 19 stycznia 2019 roku. Rektor UG zdecydował, że na poszczególnych wydziałach UG każdy z dziekanów może wprowadzić w tym dniu dni dziekańskie wolne od zajęć w zależności od potrzeb każdego wydziału. Nie na wszystkich wydziałach UG są w tych dniach zajęcia zaoczne. Dziekani ogłaszają dni dziekańskie na stronach wydziałów, mówiła rzeczniczka prasowa uczelni. Niestety, rektor Uniwersytetu Gdańskiego zdecydował się nie odwoływać zajęć i pozostawił podejmowanie tej decyzji dziekanom poszczególnych wydziałów. Ostatecznie godziny rektorskie wprowadził jedynie Wydział Prawa i Administracji. Podjęcie takiej, a nie innej decyzji szokuje tym bardziej, że Paweł Adamowicz był studentem oraz prorektorem tej uczelni. Zarówno studenci, jak i wykładowcy wyrazili swoje niezadowolenie. Jeśli będę musiała wybrać, czy przeprowadzić zajęcia ze studentami, czy wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych pana prezydenta, wybiorę to drugie. Chciałabym, abyśmy ten dzień pożegnania przeżyli razem jako wspólnota akademicka, przyznaje dr Anna Strzałkowska, adiunkt UG.